Siema, tutaj ja, Timonser, a dzisiaj wam pokażę nową animację! A czemu mnie nie przedstawiłeś jako swojego gościa? Bo ty zawsze jesteś. Słuchajcie, mamy takie czasy, siedzimy w domu wszyscy. Jesteśmy zamknięci. Od 2 tygodni rozwiązujemy z Tymonem zadania domowe, których ma miliard do zrobienia online. Więc siedzimy na kwarantannie, wam też zalecamy siedzenie w domu. Nie wychodźcie nigdzie, nie za... Ała, moja soczewka. Soczewkę sobie wsadziłem do oka, do tyłu. Nie jest zakurzony wcale ten laptop. Cały zakurzony ten laptop i to przez to soczewka mi uciekła. Nie przez to, że się drapałem po oku. Zostawajcie w domach, tak jak mówimy z Tymonem. Tutaj jest kwarantanna. My zostajemy i się świetnie bawimy, rozwiązujemy mnóstwo zadań. I Tymon przy okazji... Co możecie robić podczas kwarantanny? Możecie na przykład... Robić animacje! Dokładnie tak, Tymon siedzi całe dnie i jeżeli nie odrabia zadań, których tak jak mówiłem ma miliard, to robi animacje. I widzieliście już poprzedni odcinek, możecie sobie zobaczyć z animacją Tymona, w której występowali, kto tam występował. SCP-096 SCP-096 w głównej roli. W głównej? W głównej. Peczka. Biegnie do niego. Uderzył go w brzuch. Upadł na ziemię. Możecie sobie ją jeszcze raz odpalić, jak chcecie. A dzisiaj Tymon pokaże wam, jak się nazywa ten program, w którym robisz te animacje? Pivot Animator. To jest Pivot Animator, ale patrząc na te animacje, jak one idą do przodu, myślę, że już niedługo Tymon będzie pracował w Pixarze. Po prostu. Albo na Cartoon 2. Cartoon 2 to jest taka aplikacja, co niby przypomina Pivota, ale ma realistyczniejsze bardziej figury. A, okej. Okay. Które no, już są zrobione. No to czemu na tym nie chcesz nic zrobić? No chcę, ale trzeba to zainstalować i przez Google. Aha, ojej, nie, to nie, rzeczywiście, to koniec. To już jest koniec. To już jest koniec. No dobra, słuchajcie, lecimy. Pokazujemy wam animację, którą stworzył Tymon. I uwaga, animacja będzie z dźwiękiem. Tymon od razu... Muzyczkę. Muzykę do tego podłożył, tylko że nie zrobił tego, bo normalnie w programach montażowych robi się tak, że osobno dajesz dźwięk i osobno dajesz obraz. A Tymon po prostu musi uruchomić to w tym samym czasie. Tak. Ale już ma wprawę w tym. Dobra, dawaj. Gotowi? Gotowi. Ty widzisz, powinien być dźwięk jakiś. No. Czyli on sobie wyciągnął oczy? Tak. I spadło mu tu. O, i tu też powinien być. Tak. On ma jajka na twardo, znaczy ten sadzone z oczu? Nie, to są pomarańczowe oczy. Co on pokazuje, Tymon? Pokazuje wskazujący. Wskazujący? Że ma pomysł. A, miał pomysł i uciął sobie rękę, tak? Okej. Okay. Goły królik, słuchajcie. To nie jest goły królik! Ma tylko mały t-shircik taki. O nie, on przyprowadza cię. Ale przyprowadza cię. A, okej, I co teraz? Dentysta. A to kto jest? Małpa? Nie. Ten poprzedni lis z hakiem, tylko że w wersji żeńsko-bezpłciowca. On jest bezpłciowcem. A, okej. Okay. A tu to kaczka? Jest... Co za kaczka? Kurczak! Kurczak ma tu fioletowego na siusiaku. To jest majty. A to? Co to, babeczka? Tak. Aha. A to był talerz. Talerz rzucił na babeczkę, babeczka uciekła. Dziób mu odpadł. O Jezus! I oczy też. I marionetka. Maria. Która się pojawiła na sam koniec w filmie. I co to jest to? To są sznury. A, sznury, które ją trzymają. Dobra, okej. Okay. Tak. I puściły te sznury. I ona się unosi. Jezu, jak ten Psycho Mantis z Metal Gear Solid. Tutaj będzie muzyka dobrze grała w czasie. Coś jest... Słuchajcie, Tymon zrobił analogowo tę muzykę. A no to zobaczyliśmy tą animację. Chcesz może coś więcej? No pokaż jakąś inną animację. To słuchajcie, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, jak Tymon zrobił tę animację. Jak jeszcze jest dobrany dźwięk do tego, w jaki sposób. Naprawdę, no... Wow. Jeżeli wasze dzieci nie mają co robić w domu, akurat jak jest kwarantanna, to może szokująca wiadomość. Kamień Stok stracił wszystko. Jakieś straszne reklamy się wyświetlają Tymonowi. Tak. Zacznijmy może od Horror Fight, co było po terminacji SCP, czyli tego, już, co widzieliście, ten animację w pierwszych czasach tak. Moich. W pierwszych czasach Tymona. Też będzie bez muzyki. To akurat jest... Tu przylatuje ktoś, otwiera drzwi, marionetka. Halo. Marionetka. Cześć. Iii.
Idźcie się bawić. Ej, chłopaki, chodźcie. O, no tak, tutaj są też dziewczyny. Chłopaki, dziewczyny, chodźcie. Co to jest? Pizzeria jakaś? Nie! Biją się ze sobą? U babeczką dostała. Dostała babeczką? No to rzeczywiście, naprawdę, można nieźle oberwać babeczką. O ile babeczka jest duża. On ukradł mu twarz. Ukradł, wyrwał mu głowę. A tutaj już są wersje takie... Tak, robotowe. Bardziej popsute. A tu marionetka ta, tylko że... I co to wyrosło? Wygląda jak jakiś Demogorgon ze Slendermanem zmieszany. To był kreacja. Kreacja. No dobrze, słuchajcie. Słuchajcie, jak widzicie... Skończyło się. Skończyliśmy animację. Ale jak widzicie, można animować. Ta animacja jest bardzo prosta. Każdy z tych punktów... Dlaczego? Każdy z tych punktów odpowiada... Przecież wiesz. ...za jakieś stawy. Bo nie ma tamtej animacji. Ty on nie może znaleźć jednej animacji, właśnie. Więc teraz animuję na żywo swojej postaci. Pamiętajcie, żeby wpadać na Pivota i robić animacje, bo są super do robienia. Tak, i weźcie swoich starych rodziców, kochanych, ukochanych tatusiów i mamusie. Co chciałeś powiedzieć? Weźcie ich i razem z nimi poróbcie animacje, bo jest to naprawdę kreatywna zabawa. No. Elo, patrzcie, jak ja teraz będę animował. Pa. Bo, rusza buchem. Pa! Pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty monster!